Akcję Pomóżmy Zwierzakom od 9 lat organizuje Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, a udział w niej biorą dzieci z całego województwa. W tej edycji było to 125 placówek, w tym aż 16 przedszkoli. Wymierne korzyści tej akcji to 3,5 kg karmy, która została dostarczona przez Was do schroniska Kundelek. I tutaj muszę podkreślić, że jest to rekord wszystkich akcji. Brawo! To dla Was. Na konto stowarzyszenia wpłynęło też 16 383 zł i 71 groszy. Zostaną przeznaczone na pomoc zwierzętom na terenie całego Podkarpacia, między innymi na utrzymanie domów tymczasowych dla zwierząt oraz sterylizację. Jednym z elementów akcji był konkurs plastyczny, którego tematem wiodącym były oczywiście zwierzęta. Tu pobito kolejny rekord, bo wpłynęło aż 230 prac. Były to prace plastyczne, jak również i literackie. Prace pełne głębokich uczuć i wrażliwości autorów. Wszystkie są cenne. Komisja brała pod uwagę przede wszystkim to, jak młodzi ludzie dostrzegają świat zwierząt, ich ochronę, opiekę, samodzielność wykonania prac oraz wykorzystanie technik plastycznych. Wyróżniono 94 prace. Ich autorzy otrzymają nagrody w swych szkołach lub przedszkolach. Podczas uroczystości wręczono je tym dzieciom, których prace komisja uznała za najciekawsze. Katarzyna Biskup, Kamila Teliga, Iwona Kopeć, Dawid Pomianek, Magdalena Lasota, Edyta Wisz, Arkadiusz Michalik, Barbara Miś i Martyna Mita. Wszystkie dzieci zostały zaproszone na projekcję filmu.